poprzednich odcinkach WTF City. Jakbym coś słyszał! To był zamach, to był zamach. Klockozaur to najlepszy youtuber. 2 plus 2 równa się 4. Gdyby ślimak miał skrzydła, to by nie odpadli. Zawsze dwie bomby są. Pierwsza dla zmyłki, a za nią leci zawsze druga. Co? Muszę ratować WTF City! Szybko, szybko, szybko! Ratować WTF City! Ratować WTF City! Przybyłem za późno! Po WTF City nie został ani ślad. No, poza moim murem. Wiedziałem, żeby budować mur. Mur mógł nas wszystkich uratować. A tak to koniec. To koniec WTF City. To koniec. WTF City will be not great again. Mówiłem im budować mur! Mówiłem, budować mur, to by przetrwali. A tak to mnie nie słuchali. I co teraz? I co teraz? Jak to co? Wiadomo. Bomba atomowa uderzając w miasto unicestwiła całą cywilizację. Z drugiej strony powinienem się oczywiście ubrać i teraz biegnąć ich szukać. No i nie zrobię tak. Bo teraz WTF City zrobiło się najfajniejszym miastem, jakim kiedykolwiek mogło być. Całe miasto jest moje, nikt mnie nie obali, ba! Uwaga, ogłaszam teraz wybory w WTF City. Kto będzie dożywotnim prezydentem WTF City? Zaczynam głosowanie, czy ktoś jest przeciw? Nikt! Czy są kontrkandydaci? Nikt! Dziękuję bardzo, zostałem oficjalnie najlepszym, a przynajmniej dożywotnim. No właśnie, czy najlepszym? Czy ktoś jest przeciw temu, żebym był najlepszym prezydentem w historii WTF City? Nikt! Więc zostałem nie tylko dożywotnim prezydentem, ale i najlepszym prezydentem. No to było życie jak w WTF City. Całe nie mogłem biegać sobie po mieście. Nie było żadnego hejtera, wszyscy mnie wielbili. No hejterów nie było. W końcu mogłem oddać się swojej największej życiowej pasji, czyli pielęgnowaniu mojego muru. Ba! Nawet miałem w celach zamówić więcej cegieł po to, by całe miasto obudować murem, zbudować sobie wszystko. Drzewa z muru, ściany z muru, mur z muru, słońce i chmury z muru, jakby padało... Nie, dobra, może z chmur by nie padało nic. No i generalnie byłem na etapie zamówień, tylko problem jest taki, że nie mam żadnego telefonu. Telefon mieli ci, w których uderzyła atomówka. Ale i tak życie w WTF City nigdy nie było tak piękne. Nikt nie krytykował moich rządów. Nikt nie śmiał powiedzieć, że za Trumpa to było gorzej. Bo gorzej było za Peło, co swoją drogą, tak na marginesie. Ale tak jak obiecałem, tak też zrobiłem. Make WTF City great again. To miasto nigdy nie było tak fajne. Oczywiście, cały czas można zakładać, że gdzieś tam jakieś niedobitki może gdzieś istnieją, że może akurat ktoś był poza miastem, ale szczerze, to po co? Przyjdą tu, zaczną hejtować i znowu nie będzie tak fajnie, jak jest teraz. Także WTF City jeszcze nigdy nie było tak fajne. O, mogę sobie przechodzić po pasach w ogóle nie oglądając się, patera, nie? Idę sobie, są pasy, nie? I jakby w ogóle, nie oglądam się. I sobie przechodzę, nie? I jakby to total, wywalony mam, przechodzę se i proszę. I teraz tak naprawdę, wiecie, powinienem iść prosto, nie? Ale wywalony, mogę się cofać, nie patrząc na pasy? To jest dopiero życie, nie zrozumicie. Przedtem na przykład tu, to jeździły auta, a teraz tu, to ja się opalam. I tu się opalam, i tu łapię promienie słońca. I nic mi nie przejedzie, nic mi nie zagraża. Nie no, to jest żyćko. Dożywotnia pensja prezydenta, dodatkowo tytuł najlepszego prezydenta w historii WTF City, to nie jest coś, co rozdają na ulicy. Ja długo musiałem pracować na ten tytuł. Uwierzcie mi, nie było prosto. Kupę zdrowia zostawiłem. No i inną kupę też zostawiłem, to swoją drogą. No właśnie, przedtem na tej ulicy nie mogłem sobie... A bo dobra, to tego nie będę mówił. Troszkę faktycznie boli, że nie mogę sobie, nie mam z kim pograć w moją ulubioną piłkę ceglaną i muszę sobie kopać sam. No ale, wiecie, wszystko ma jakąś cenę, no i trzeba się z tym pogodzić. A jak ktoś się nie może pogodzić, to won. Co? Nikt nie robi won? Hehe, no widzicie? Wszystkim się podoba moje nowe miasto. O, teraz sobie mogę usiąść na cegle i nikt mi nie powie, że jak to prezydent na cegle, to nie przystoi, panie prezydencie. Prezydent to powinien siedzieć na podusi, a ja lubię siedzieć na cegle. No i co? Zrobią mi coś? Nie.
nic mi nie zrobią. Ba, nawet w mediach nie będzie wielkich artykułów. Prezydent znowu siedzi na cegle. Nie, jest po prostu cudownie. I powiem wam szczerze, to miasto nigdy nie było tak fajne. To miasto nigdy nie było tak cudowne i tutaj nie trzeba już żadnych zmian. Doprowadziłem to miasto do perfekcji. Nie zamierzam nigdy stąd wychodzić. Nie zamierzam nigdy opuścić granic tego miasta. O, tutaj macie granicę. Teraz widzicie. Widzicie to białe wokół? Nigdy tego nie opuszczę. Bo miasto jest perfekcyjne jak nigdy. Nie zamierzam nigdzie się ruszać i zamierzam je prowadzić do końca mojego żywota. Albo i dłużej. Bo ja jutro mam przewidziane głosowanie w sprawie wprowadzenia nieśmiertelności w WTF City. I nie chcę spoilerować, bo jakby pewności 100% nie mam, ale raczej przegłosujemy to na tak. Także nigdzie się stąd nie ruszam. No chyba, że... Co jest? Słyszę kroki? Niemożliwe. Co do... Typie... Where's my money? Czuję, że muszę iść na spacer poza granicę WTF City.